Witajcie serdecznie, dzisiaj Polska Fika i 8 gwiazdek. Wszyscy wiemy, co to 8 gwiazdek, chociaż może niekoniecznie wszyscy. Dzisiaj chciałbym trochę powspominać. Dawno, dawno temu w odległej galaktyce, a może nie. To było na Kościuszki 65 fauli Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego na wykładzie profesora Witolda Śmiecha z kultury języka. Pamiętam jak dziś, kiedy profesor tłumaczył nam, zdumionym studentom, że słowo kurczę albo kurdę albo kuźwa to jest językowy odpowiednik polskiego wulgaryzmu kurwa. To ostatnie słowo jest wulgarne we wszystkich chyba rejestrach języka polskiego, co oznacza, że to jest oczywiste dla każdego kulturalnego człowieka. Należy się go wystrzegać we wszystkich okolicznościach życia, poza naprawdę nieformalnymi okolicznościami prywatnymi, kiedy emocje sięgną szczytu i nie zapanujemy nad językiem. No, im więcej tych elementów, tym bardziej nie panujemy nad językiem, co może kompromitować oczywiście. Na tym polega rzecz jeszcze, że dodatkowo jakby łacińska proweniencja mogłaby tutaj podnosić styl, no ale łacińskie kurwa oznacza zakrzywione, co też nie jest rzecz jasna ładne, bo ładne jest przede wszystkim proste. Zatem każdemu wydawało się wtedy na sali wykładowej, że można spokojnie mówić kurczę blady albo kurdę, a niektórym nawet przychodziło do głowy publicznie użyć kuźwa czy kurna, no bo przecież to nie jest ten zakazany wulgaryzm. Używamy w tym wypadku słowa przyjemniejszego, nawet dla ucha. I tutaj etymologia grecka, słowo eufemizm pochodzi z języka greckiego. Eu oznacza dobrze, miło, a feme pochodzi od feme, mowa, głos. Dosłownie więc eufemizm oznacza dobre słowo, miłe wyrażenie, dobry głos, dobrą mowę. Eufemizmy są używane w celu zastąpienia słów lub wyrażeń, które mogą być postrzegane jako nieodpowiednie, wulgarne, zbyt bezpośrednie albo kontrowersyjne, bardziej akceptowalnymi lub mniej drażniącymi formułami. Dzięki temu język staje się bardziej dyskretny i taktowny w pewnych sytuacjach. Zatem wszyscy myśleli wtedy na sali wykładowej na Kościuszki w Łodzi, że jeśli to eufemizmy, to w takim razie można ich spokojnie używać. Sprawa dla już wtedy starszego profesora Śmiecha nie była oczywista. Użycie eufemizmu nadal ewokuje zastępowane wyrażenie. Czyli nawet jeśli powiemy kurza stopa albo czarcia nóżka, to i wtedy może pojawić się w umysłach słuchaczy i czytelników inkryminowane słowo na K. Widać to wyraźnie w słynnym w całej Polsce eufemizmie z 8 gwiazdkami, które choć bardzo aluzyjne są uważane przez niektórych jako wręcz karygodne i skreślające podmioty publiczne z życia. Jednak 8 gwiazdek to nie tylko eufemizm, tylko aluzja to i to bardzo zawalowana. 8 gwiazdek to tylko eufemizm. Bo przecież to tylko podobieństwo liczbowe zastąpionych, wypikanych, ocenzurowanych liter. Oczywiście tutaj wchodzi w grę jeszcze kontekst i tak dalej, ale tak czy owak podobieństwo jest bardzo abstrakcyjne. Jeszcze bardziej zawalowana forma przybrała ostatnio postać hasła przeciwko urzędującemu prezydentowi USA Joe Bidenowi. Chodzi tutaj o okrzyk Let's go Brandon. Fraza Let's go, Brandon, jak można wyczytać,
stała się eufemistycznym zastępnikiem dla wulgarnego okrzyku przeciwko prezydentowi Joe Bidenowi po wyścigu NASCAR, kiedy reporter błędnie zinterpretował głosy skandującego tłumu. Od tego czasu fraza zyskała na popularności wśród niektórych przeciwników Bidena i została użyta w różnych miejscach i kontekstach. Niektórzy uważają jej użycie za zabawne, podczas gdy inni uważają ją za dzielące i nieodpowiednie. Let's go, Brandon, czyli dosłownie chodźmy, Brandon, albo naprzód, Brandon, to polityczne hasło i mem internetowy używany jako zamiennik dla frazy fuck Joe Biden. Nie będę tego tłumaczył. Odnoszący się do Joe Bidena, czyli 46. i obecnego panującego prezydenta Stanów Zjednoczonych. Skandowanie fuck Joe Biden zaczęło się podczas wydarzeń sportowych na początku września 2021 roku. 2 października podczas transmitowanego wywiadu ze zwycięzcą wyścigu Sparks 300 Brandonem Brownem na torze Talladega Super Speedway w Alabamie, reporterka NBC Sports Kelly Stavast niepoprawnie opisała skandowanie w tle jako Let's go Brandon, a skandowano fuck Joe Biden, co zapoczątkowało właśnie ten mem Let's go Brandon. Przesłyszała się, bądź chciała cenzurować. Politycy Partii Republikańskiej, antyszczepionkowcy i inni krytycy Bidena używają tego memu do dzisiaj. Fraza szybko rozprzestrzeniła się też w kulturze popularnej, a piosenki rapowe używające tego hasła osiągnęły wysokie miejsca na listach przebojów. To ciekawe, bo rap znany jest raczej z wulgaryzmów, niekoniecznie z eufemizmów. Ważne jest, aby zrozumieć, że wulgaryzmy w językach naturalnych pełnią wiele funkcji. Najbardziej naturalna jest ekspresja emocji, takich jak złość, frustracja, zaskoczenie czy entuzjazm, ale także wzmocnienie przekazu. Nie zagłosuję przecież na PiS do diaska. Koniec cytatu. Czasami wulgaryzmy pełnią rolę kodu grupowego, porównywalnego do rytuałów religijnych, takich jak w subkulturach i grupach młodzieżowych. Przeklinasz, jesteś jednym z nas. Nie przeklinasz, wypadasz z towarzystwa. Wtedy wulgaryzmy budują autentyczne relacje interpersonalne. Zazwyczaj w anegdotach i tak zwanych żartach spokojnie możemy używać wulgaryzmów i eufemizmów. Wtedy się stają te żarty bardziej autentyczne i kąśliwsze. Co tu dużo gadać. Dobry żart, tympa wart, w związku z tym czasami okrasić jakimś przekleństwem można. Jednak w przestrzeni publicznej wulgaryzmy mogą być używane jako forma protestu przeciwko normom społecznym, autorytetom lub konwenansom językowym, bądź jako deklaracja postawy lub wartości. Może być świadomą deklaracją pewnych postaw lub wartości, na przykład buntu, niezależności czy antykonformizmu. No na przykład przychodzi mi na myśl słynne i komunę, słyszane w nocy z więzienia, to był okrzyk autorstwa Władysława Frasyniuka. W wielu językach istnieją podobne strategie łagodzenia wulgaryzmów, co pozwala mówić w sposób mniej lub mniej bezpośredni, mniej i bardziej akceptowalny w różnych sytuacjach społecznych. W języku polskim, oprócz kurczę, można spotkać się z innymi zamiennikami, takimi jak kurna, kurde czy kurnik. 8 gwiazdek to naprawdę duży eufemizm. Podobieństwo do pierwowzoru jest bardzo formalne, wręcz abstrakcyjne, dotyczy liczby liter. Warto zauważyć, że wybór słowa kurczę czy innych pozbawionych form nie jest przypadkowy. Brzmienie i struktura tych słów są podobne do pierwotnego wulgaryzmu, co sprawia, że są one intuicyjne w użyciu. Łatwo zastępują bardziej dosłowne wulgaryzmy w mowie potocznej. Dlatego właśnie profesor Śmiech tak bardzo się powstrzymywał przed polecaniem użycia eufemizmów w każdych okolicznościach. Na pewno odradzał użycia eufemizmów w okolicznościach oficjalnych, a takimi okolicznościami są na przykład uniwersytet czy media.
w mediach, na uniwersytecie lepiej nawet eufemizmów nie używać. No ale co innego w przypadku 8 gwiazdek to nie jest takie oczywiste. Tak samo jak choćby Brandon czy naprzód Brandon. W polskich kontekstach to jest odpowiednik oczywiście tego JP. Nie będę tutaj tych 8 gwiazdek rozszyfrowywał. Można byłoby powiedzieć na przykład, gdyby chcieć naśladować choćby Brandon, naprzód Brandon, na przykład powiedzieć choćby pies, naprzód psie. W przypadku konkretnego psa mogłoby to być jeszcze mniej przejrzyste, na przykład naprzód Frodo, naprzód Reksio. To tyle moich rozważań nad eufemizmami i 8 gwiazdkami. Podczas pisania tego felietonu, wygłaszania go także, żadnemu psu nie stała się krzywda. Mój osobisty pies jest także w dobrostanie. Nie przeklinałem także podczas pisania i mówienia tego tekstu. Dziękuję Państwu bardzo. Słuchałeś Polska Fika na temat eufemizmów i 8 gwiazdek. Zapraszam Cię do wysłuchania następnego odcinka, prawdopodobnie już za tydzień.